Cześć, witam ponownie wszystkich widzów. Dziś kolejny test nowego projektora firmy Isinbox, model A40 albo P7, bo ma dwa jakie oznaczenie. Jest to, powiedzmy, standardowy projektor HD 720p z pełną automatyką, z automatycznym fokusem. A jedyną rzeczą, którą odróżnia jego od pozostałych, to jest to, że ma możliwość być zasilanym przez dwa źródła energii, czyli poprzez sieciowe 230V oraz poprzez powerbank na przykład 9V o wydajności prądowej 2A. Tyle, co podaje producent. Także ja wybrałem taki model właśnie ze względu na to, żeby sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, ile taki projektor potrafi pracować na jakimś powerbanku. Także sprawdzimy sobie to oczywiście organoleptycznie. No i myślę, że będzie to ciekawa opcja dla osób, nie wiem, kamperowców, czy tam działkowców, czy nie wiem, osób, które są bardziej mobilne i chcą gdzieś zabrać sobie projektor i oczywiście jakąś płachtę do wyświetlania w teren, gdzie nie ma dostępu do sieci i można po prostu zasilić poprzez powerbank. Dobrze, to by było na tyle względem wstępu. Jeszcze tylko przypomnę, że prowadzę tam aukcję, sprzedaję moje te projektory, gdyż zbieram na nowsze modele. Wszystkie info oraz możliwość wsparcia kanału macie właśnie w opisie. Także nie przedłużając tego wstępu, jedziemy dalej. Ok, a tak się prezentuje nasz projektorek. Jak widzicie, jest dosyć filigranowy. Waży 850 gramów. Całkiem ładnie, zgrabnie zrobiony. Robi ładne wrażenie. U góry mamy panel dotykowy z włącznikiem. To się ceni, gdy nie ma w pobliżu pilota. Tylna ścianka pokazuje nam dwa złącza HDMI USB. Zasilanie właśnie przez USB typ C. Złącze słuchawkowe. Tutaj pod czerwień do pilota i tutaj mamy złącze do zasilania sieciowego. Tu o dziwo mamy dźwięk stereofoniczny, gdyż tu i tutaj mamy głośniki, bo zaglądałem do środka, czy tu przypadkiem nie jest jakieś puste złącze, ale są dwa głośniki. Dosyć podobne jak w 300, pewnie ta sama średnica. No i zobaczmy na spodzie. Na spodzie mamy tylko centralne wkucie, tutaj pod nóżkami nic nie ma, nie zamontujemy, są tylko śrubki do demontażu, bo je zaglądałem. I tutaj mamy wyciągany filtr gąbkowy właśnie do zasanego powietrza. Jak widzicie, mówiłem właśnie o dwóch oznaczeniach modelu. To jest fabryczne oznaczenie A40, a powiedzmy tutaj ten detaliczny P7. Także to się tak prezentuje. Tutaj widzimy jeszcze zapotrzebowanie na prąd, czyli 54 W. Energii potrzebuje. I zasilanie właśnie jest poprzez zasilacz. Niestety cała sekcja zasilająca została usunięta z tego projektora, dlatego mamy zasilacz 54-watowy. Także to się prezentuje. No i jeszcze pilot. Pilot o dziwo bardzo podobny do 350. Jedynie tutaj zamiast guzika myszki to jest w 350 wybieranie głosowe. Tu jeszcze co ciekawe, dostajemy bardzo obszerną instrukcję ilustrowaną. Niestety nie ma polskiego języka, ale to mniejsza z tym. Tu jeszcze kawałek szmatki do wycierania. No i nasz przegląd na tym mógłby się zakończyć, ale jeszcze muszę dodać, czym będę zasilał, gdyż tutaj wyciągnąłem swojego kloca starego Baseusa 20-watowego, gdyż ten projektor na zwykłym zasilaniu 5-woltowym nie pójdzie. Producent właśnie deklaruje, że muszą być to tak zwane te wysokoprądowe, że tak powiem, PD, Qualcomm, czy tam, co tam jeszcze mamy, te zasilania wyższe od 9V wzwyż. Także to jest właśnie do 15V ma wydajność prądową. Tutaj jeszcze mam takiego Romosa, ja niedawno go kupiłem też na promocji 40 000 mAh. Ja już go czwarty raz, że tak powiem, drenuję, bo chcę sprawdzić jego pojemność 65W maksymalnie. 20V wyciska z siebie, ale niestety on będzie po prostu na razie czekał na swoją kolej, a będziemy zasilać tym i sprawdzimy, ile na takim 20, powiedzmy, tysięczno mAh powerbanku pociągnie ten projektor, czy cały film można obejrzeć na nim. Także to sprawdzimy, test długoterminowy. Dobra, mniejsza z tym, czas go chyba już odpalić. Ok, a tak się prezentuje obraz naszego projektora. Ja zrobiłem, powiedzmy, taki półmrok, bardziej warunki oświetleniowe dzienne, żeby Wam pokazać, że nie da się tego oglądać. Jedynie, co nas może ratować, to nasz sławny ekran o niskich kątach przestrzenia. Tutaj od razu się sytuacja zmienia. Od razu mówię, że wyszedł niesamowicie wielki obraz, jak z takiego małego pudełka. Teraz sam sobie zerknę za obiektyw. No, różnica jest. Teraz można było oglądać. No, ale niestety, jak wiadomo, ten ekran ma swoje wady. Ale w optymalnych warunkach naprawdę poprawia jakość odbieranego obrazu. Dobra, ja teraz zasłonię, bo się nie ma co męczyć. Chociaż może jeszcze tylko zrobimy szybkie pomiary w tym świetle. Dobra, zróbmy sobie podstawowe pomiary.
Czyli zużycie energii 50, no skacze do 53 W, czyli mniej więcej tyle, co deklaruje producent. Odległość do ściany 43, powiedzmy. To nam dało takie wymiary. Przekątna wyszła 125 cali, 3,18 m, 54, 2,75. Niesamowicie duży obraz, jak jest tego małego pudełeczka w odległości mniej więcej 3,40 m. Hałas, jaki generuje przy wylocie. Momencik. 58, no a przeciętnie, tak jak zwykle, ja się odsunę jakiś metr. Powiedzmy przeciętna dla większości tutaj projektorów. Szumi trochę, ale myślę, że nie będzie przeszkadzało jak w poprzednikach. Dobra, to mamy pomierzone. Teraz sprawdźmy, jak menu działa. Ok, zajrzymy teraz troszkę do oprogramowania. Jak widzicie, jest to nakładka dosyć znana, już w paru projektorach występowała. Android 9.0, 2 GB RAM-u, 32 GB pamięci masowej. To powinno w miarę śmigać, ale wejdźmy do ustawień. Sieć Wi-Fi 5 i 2,4 GB, dwuzakresowa, bardzo dobrze. Tutaj ustawienia projekcji. To wiadomo, że zmieniamy projekcję w zależności od, jak powiesimy, na przykład góry nogami czy coś. Powiększenie. Oczywiście mamy ten w pionie i w poziomie. Tu całościowy zoom. Zoom jest o 50%, ale skala jest do 100. Także ja Wam pokażę najmniejszy obraz. Czyli tak. Resetowanie, wracamy do ustawień początkowych. Tu mamy dosyć agresywne ustawianie, że tak powiem, ostrości. Projektor jedzie od pełnego zakresu w jedną stronę do, w drugą i sobie wybiera najlepszą pozycję. Trochę to trwa. Tu wiadomo, trapez automatyczny. Żeby on najlepiej działał, to musimy tutay zrobić kalibrację. W 300 na przykład, HY300 jest to samo. Czyli wchodzimy w to, ustawiamy maksymalnie w poziomie, jak się da, projektor i dajemy kalibrację. Wtedy on sobie wybiera, że tak powiem, najlepszą pozycję. Tu jak widzicie, troszkę zoom nie doszedł tak jak trzeba. Ja go skoryguję ręcznie. Ja tam jestem zwolennikiem raczej manuala, także tutaj wchodzimy właśnie, jak to zmienimy, w trapez tradycyjny, czyli bokami. I jeszcze mamy tak zwany czterostronny, czyli po prostu przesuwamy całość, jakbyśmy się pochylali. Jest 6D piston. Sześciowymiarowy bodajże, nie wiem, jak oni to dokładnie nazywają. Dobra. Ustawień jest sporo. Źródła danych. Tutaj sobie wybieramy dwa HDMI i media. Media to oczywiście nasze pendrive'y. Od razu mówię, że SSD-ka 500 nie obsłużyło. Obsłużyło pendrive do 32 giga. Tutaj mamy menadżer plików. Ja od razu wejdę w wideo i mojego drugiego pena. Bo na pewno gdzieś tam, że tak powiem, w plenerze to nikt nie będzie miał Wi-Fi czy coś, tylko sobie może pena wziąć. Pliki bardzo szybko odtwarza. Tradycyjne MP4, ja to jeszcze mam gdzieś chyba. Mandaloriana starego. Śmiga to szybko. Także jakiegoś pena z filmami można sobie wziąć gdzieś w plener. Sklep. Naprawdę tutaj jest dużo odnośników ciekawych. Aktualizacji akurat nie ma. Mamy najnowszy soft. Bluetooth to wiadomo, standard. Tylko tu nam się włącza menu, że tak powiem, typowo pod Google TV, znaczy tego androidowskiego, ale jest dosyć okrojone. Tu mamy funkcję, że po prostu to się włączy zaraz po starcie projektora, żebyśmy mieli. Tu wiadomo opcje. Tutaj mamy standardowe opcje, tylko tutaj możemy jeszcze wejść. Na przykład, jakbyśmy coś chcieli zainstalować, to musimy wejść i dać tutaj nieznane źródła. Ja już to dałem, ale zaraz o tym troszkę więcej powiem po instalowaniu. No i podstawowe informacje, co my tu mamy. Typowy A53. Także 2 GB RAM-u, 16, no nie 32, przepraszam. Najciekawsze tutaj jest Android 2, 12 patrzę, a mam w opisie 9. No to też ciekawe. I tutaj nazwa P7. 12 Android, no. To chyba najnowszy jak do tej pory. Dobra, to całe ustawienia mamy z głowy. Możemy się teraz zająć aplikacjami streamingowymi. Ok, zacznijmy od Disneya. O dziwo, Disney działa. Ja tu będę robił takie szybkie migawki, żeby tego nie wydłużać. Pokażę co i jak. Disney troszkę o spale, że tak powiem, chodzi, ale jednak działa. To na plus. Ok. Disney mamy z głowy. No, z Prime'em też nie sobie nie pochulamy. Niby wszystko działa. Ale temat już znany z niektórych projektorów. Podczas ładowania wyskoczy błąd, skontaktuj się z obsługą. Także Prime też odpada.
Jedynie nam pozostaje wersja, że tak powiem, przeglądarkowa. Dobra, jedziemy. Następny streaming. Ok, podstawą to oczywiście Netflix. Tej aplikacji nie było, tylko był skrót do wersji, że tak powiem, przeglądarkowej. Niestety, ja to jakoś obszedłem przez Apetoidę, ale wersja z aplikacji Netflixa nie działa. Tutaj się nie mogłem zalogować, bo mi wyskakiwał ciągle nieprawidłowe hasło, gdzie cały czas to wpisuję w innych i działa. Nie wiem, co tu się dzieje, ale mówię, tu mamy wersję, że tak powiem, przeglądarkową, tylko to jest skrót, który już był tutaj zainstalowany, od razu Wam powiem. Ale próbowałem też to obejść poprzez Chroma, które też musiałem zainstalować i wejść tutaj przez Chroma w Netflixa. Ale niestety podczas otwierania wyskoczyło, że Twój Chrome jest w nie najnowszej wersji, a nie można zrobić aktualizacji Chroma. Także przez to też nie mogłem wejść w Netflixa. Także tak z tego wszystkiego to na razie tylko działa, że tak powiem, Disney. Jakby to kogoś interesowało. Ale ja szczerze powiem, to już specjalnie się nie przejmuję, co działa, co nie. Po prostu włączam sobie swojego Mi Boxa, Smartboxa i u mnie to wszystko działa. A to po prostu jako dodatek, że coś tam jest. Także mówię, że tu jest pełno śmieci zainstalowanych, a w większości to są skróty. Dobra, jeszcze się zajmiemy tą Miracastem w aplikację, na sam dół. Tyk, włączamy. Ja gdzieś tutaj mam swoją S7. Na szczęście nie trzeba żadnej instalować aplikacji. Po prostu tutaj ja mam, gdzie to jest? Kurde molek, momencik. Smart View. Czekamy na połączenie. Tutaj widzicie Eisenbox. Tyk. I czekamy na połączenie. No to się na pewno wszystkim przyda gdzieś w plenerze, że będą puszczali sobie materiał na przykład z telefonu, jak widzicie. No ale od razu powiem, że najlepiej, żeby połączyć się Bluetoothem głośnik z telefonem, a nie z tym, żeby nie było tego lagu właśnie audio. Także to bezproblemowo działa. Dobra, już właściwie mamy wszystko. Dobra, jeszcze jedna sprawa, tu oczywiście jabłeczniki też mają dla siebie AirPlaya. Niestety Androidowi sobie to nie obchodzi za bardzo, ten iOS, ale że też jest. Raczej jakby ktoś używał jabłka. Jeszcze tu mnie coś ciekawiło, właśnie ten Android 12. Dlatego zainstalowałem AIDE. I tu jest druga ciekawostka. Mamy 2 giga normalnie, RAM ok, ale tutaj patrzcie, pamięci masowej jest jakieś 8 giga. Jest pokazane, że 16 było na tej planszy właśnie w informacjach o ogólnych. Także troszkę marketing tutaj jest. I właśnie sprawdziłem sobie Android. Jak widzicie, AIDE nam pokazuje, że to jest naprawdę 9, a tam była, że 12. Także nie, że nas tutaj roluje. Troszkę oszukuje nas producent. No i wyświetlacz też pokazuje, że jest HD, ale oczywiście reklama się musiała włączyć, że jest HD. Tak samo jak właśnie w P10. Także to jako ciekawostka. Dobra, to już chyba nam tylko został YouTube do sprawdzenia. Ale YouTube to wiadomo, że już wszędzie działa. Jeszcze się nie spotkałem z takim projektorem, żeby nie działał. I tylko chodzi tutaj, jak jest z dekodowaniem, czy coś da więcej niż 1080p, ale wątpię. To tam tylko jeden projektor dawał taką możliwość, właśnie był ta P10. A tutaj pewnie będzie standard. No ale niestety musimy reklamę obejrzeć. A chociaż nie, bo to nie jest reklama. Tak, 80p to jest max. Dobra. Jeszcze widzę taką reklamę, możliwością pominięcia. Dobra. Zaraz puszczę jakiś materiał porównawczy. Coś sobie obejrzymy, oczywiście Kostarikę, naszą panią, twarzyczkę ładną. Tutaj jest standardowo nasza Kostarika. Od razu powiem, że jak w P30 tutaj guzikiem z tymi liniami przytrzymać go trzeba. I mamy ustawienia obrazu, które od razu działają, jak widać. Ale zróbmy to na normę. Także działa to. Od razu powiem, że obraz jest wybitny, że tak powiem, jakiś ostry. Ale zauważyłem dlaczego, bo jest tak samo jak w P30, widać tą pikselozę. Ja Wam to zaraz zrobię z bliska. Tutaj producent deklaruje 280 ANSI. Podczas ładowania przez powerbank to wartość spada o połowę. My sobie to zmierzymy. Ale wątpię, żeby to było 280 ANSI. Ale obraz nie jest zły. Ale to, do tego trzeba po prostu warunków. Dobra, teraz zajrzymy do naszej pani. Jak tam będzie wyglądać jej skóra.
Muszę tylko cofnąć raz, dwa. OK. Obraz bardzo podobny jak w P10. Już mi się te P zaczyna mylić. Oczywiście można to dostosować. Tutaj jakby taka była głębia obrazu. Nie wiem jak to określić, ale jest taki troszeczkę inny obraz. Jakby kontrast był takim fest. Ja to mówię w swoich słowach, a na pewno są jakieś na to fachowe określenia, ale ja to wolę swoim. Jeszcze odnośnie dźwięku, bo jest niesamowicie głośny. Od razu mówię, tutaj żadnego Bluetootha głośnika nie trzeba, tylko od razu wam powiem, że jest tak głośny, że powyżej 30 zaczyna cała budowa trzeszczeć. Chyba najgłośniejszy projektor jak do tej pory. Naprawdę. Dwadzieścia to jest w zupełności wystarczy i cały pokój wypełniony dźwiękiem. Dobra, sprawdźmy sobie teraz może jak to wygląda z ostrością. Pokażę teraz taki szybki rzut z bliska odnośnie właśnie ostrości. Wam pokażę jak działa tutaj agresywnie, że tak powiem. Fokus. I tak jak powiedziałem, nie wiem czy będzie widać, ale ta pikselowa też jest taka fest widoczna. Może na tym tle nie widać. Zobaczcie, da się to jakoś rozmyć. No fokus działa wybitnie agresywnie. Ale jest bardzo responsywny. Widzicie? Tutaj jeszcze troszkę pasków. O, widzicie te po kolei krążki? To odbicie od tej schodkowej soczewki Fresnela. Ale generalnie to w ogóle nie ma jakiegokolwiek znaczenia, gdyż nie oglądamy tego nigdy z metra. Tylko powiedzmy z paru metrów. I bardzo dobrze to będzie wyglądało. Nie będzie to się rzucało w oczy. Dobra, może jeszcze oczko sobie wyrzućmy. Tutaj mamy jeszcze szybki rzut na nasze oczko. Bo jak wiadomo, tamten ampla plansza była dosyć wyrazista. A tutaj chcę wam pokazać właśnie tą pikselozę. No mówię, że jest bardzo podobnie jak w P10. Ale to ma też swój plus, że obraz jest bardziej ostry, że tak powiem. Chociaż powiem, że w P10 bardziej narożniki były ostre. Był cały obraz bardziej ostry, że tak powiem. Także myślę, że nie będzie tak źle. Teraz pozostało tylko sprawdzić jeszcze jasność. No i oczywiście jasność na zasilaniu, tak powiem, z powerbanku. OK, zostało nam jeszcze sprawdzić jasność, zasilanie sieciowe. Robimy maksa. Niby producent nam deklaruje 280, ale wątpię, żeby to było. Ja to myślę, że będzie się kręciło około 100. Tyle mamy na środku ekranu. Także ja to pomierzę i zaraz wracamy. OK, zanim policzymy sobie, to jeszcze podłączyłem przez powerbank, na razie przez samego klocka, bo tamtego potrzebuje całego, 20 tysięcy mAh właśnie do tego testu, ile pociągnie. Podłączony jest właśnie przez USB typ C i od razu widać, nie wiem czy będzie w ogóle to widać na telefonie, że jasność jakby spadła. Nie jestem pewien czy o połowę, ale zaraz to zweryfikujemy. Także jedziemy teraz na zasilaniu z powerbanka i tak to się właśnie wyświetla. Nie ma co, trzeba pomierzyć i wtedy nam wyjdzie czarno na białym. OK, teraz mamy zasilanie z powerbanka, od razu widać, że spadła niestety bardzo. Jasność, robię maksa. Tam mieliśmy 50, na zasilaniu powerbanka spadło aż do 5. Także jestem ciekaw, ile w ogóle suma summarum to wyjdzie, bo to jest więcej niż 50%. Tutaj jeszcze jadę na zasilaniu właśnie z powerbanka. Nie wiem, czy będzie widać tą różnicę w jasności, ale teraz jedziemy właśnie z powerbanka. No jest. Przynajmniej ja to widzę, niekoniecznie może to na telefon oddawać, że jest dużo jaśniej. I żeby właśnie korzystać z tego zasilania, musi być całkowity mrok. Najlepiej to w nocy oglądać. Wtedy da się to obejrzeć. Chociaż to jest jakby lekko za mgłą czasem. Tak. Zależy jaka jest sceneria. Może jeszcze tylko twarzyczkę szybko puścimy. Policzymy i zobaczymy jak to wyjdzie. Cofniemy. I od razu wam powiem, że troszkę jeszcze wydajność tego urządzenia spadła. Dostało się mniej responsywne, że tak powiem. Trochę laguje. Stop klatka. Jak to wygląda? No jest ciemno, nie? Od biedy da się to obejrzeć. Widzicie, u mnie jeszcze troszkę tutaj z lewej strony prześwituje. No ale takie są nie inne warunki.
Ja już mam wszystkie pomiary zrobione, a zaraz zrobimy podsumowanie. Ok, wyniki mamy gotowe. I tak, na zasilaniu sieciowym wyszło nam 150,6 ANSI. To nie jest tak tragicznie, myślałem, że będzie troszkę mniej. Ale tu jest ciekawa rzecz. Na pendrive, co ja mówię, na powerbanku, wyszło mi tylko 33 ANSI. Nie wiem, czy to na filmie będzie taka, widać taką różnicę. No ale producent deklarował, że na powerbanku ta wartość deklarowana powinna spaść o połowę, a tutaj wygląda, że to jest tylko chyba około 20%, że tak powiem, tej wartości zasilania sieciowego. No cóż, ale nawet tak niska wartość pozwalała to jakoś obejrzeć. Tylko mówię, musiałoby być całkowite ciemności, żeby coś wyciągnąć z tej projekcji. Dobra, zanim skończymy, to jeszcze mi został ten test powerbanka. Ja tu mam naładowanego 20-tysięcznika. No on ma tam około 18 tysięcy, bo już go sprawdzałem. I zobaczymy, na ile starczy projekcji. Także ja teraz go włączam. Idę na zakupy i zobaczymy, ile pociągnie taki powerbank. Ok, ja włączyłem powerbank. Tu mi pokazuje błąd, że tak powiem, połączenia. Próbowałem podłączyć przez porty USB normalnie, ale widać, że one nie są wysokoprądowe, tylko USB typu C, ale jakoś działa, widzicie. Tu włączyłem czas i zobaczymy, ile pociągnie. O, zgaszę światło. Ja sobie idę na zakupki, a to niech działa. I zobaczymy, ile pociągniemy na tym powerbanku. Ok, tam sobie leci jakiś music 24 na dobę. Pierwsza godzina za nami. Z powerbanka mało co ubyło. Także to chyba trochę potrwa ten test. Nie jestem pewien, czy będę ciągnął go do zera. Ale zobaczymy, jedziemy dalej. Dobra, już nie ma sensu ciągnąć dalej tego naszego długodystansowego testu. Projektorek działa. Ja tylko włączę światło. Czas jaki minął to 3 godziny i prawie 15 minut. Ubyło 45% energii z powerbanku. Także jest dosyć mało wymagający nasz projektorek. Myślę, że taki powerbank 20 000 mAh starczy na około 6-6,5 godziny ciągłej pracy. Także niezły maratonik można sobie w nocy zrobić gdzieś w lesie albo gdziekolwiek. Także już nie ma sensu go ciągnąć dalej. Ja to jeszcze pewnie zrobię testik mały w plenerze, jak to wygląda, ale to w późniejszym czasie. Także ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.